Samo badanie Younger jest badaniem, które tak jak kobiety wykonują raz w miesiącu samo badanie piersi, tak również mężczyźni powinni wykonywać to badanie raz w miesiącu. Jest to badanie proste i trwające dosłownie 3 minuty. Należy je wykonać najlepiej po ciepłej kąpieli, kiedy skóra moszny jest rozluźniona. Najpierw podkładamy ręce pod worek mosznowy, sprawdzając, czy nie odczuwamy jakiejś dysproporcji, czy nie czujemy, czy nie mamy poczucia ciężkości po stronie jednego z jąder, bo również może to świadczyć o tym, że dzieje się coś niepokojącego i powinniśmy się zgłosić do lekarza. Następnie obejmujemy palcem wskazującym i kciukiem zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie moszny. Obejmujemy jądra, sprawdzając, czy ich powierzchnia jest gładka. Oceniamy ich wielkość, czy nie ma dysproporcji w wielkości tych jąder. Oczywiście niewielkie dysproporcje mogą być, niewielka różnica wielkości może się zdarzyć, ale nie będzie to różnica bardzo znacząca. Natomiast sprawdzamy przede wszystkim, czy powierzchnia jąder jest gładka, czy nie ma na niej zgrubień, grudek, czy jakichś guzków. Pamiętajmy jednocześnie, że z tyłu jądra mamy najądrza, które będą takim zgrubieniem, ale po obu stronach będą wyglądać podobnie. I tak naprawdę to jest całe badanie, czyli około 3 minuty wystarczą, żebyśmy takie badanie wykonali raz w miesiącu, a może nam to uratować życie, gdyż rak jądra wykryty w pierwszej fazie zaawansowania daje nam znacznie większe szanse na pełne wyleczenie niż nowotwór wykryty w zaawansowanym stanie.